Hej, hej, hej! Zobaczcie, z jaką wspaniałością do Was przychodzę. Jest to pozycja w przyszłym roku o tej porze pani Sophie Cousens od wydawnictwa Świat Książki z premierą 9 listopada 2022 rok. I słuchajcie, jeżeli ktokolwiek z Was pomyślał o okładce, że jest romantyczna i kojarzy Wam się z Sylwestrem, to też właśnie to samiutko znajdziecie wewnątrz niej. Nie wiem tylko czemu, ale atmosfera kojarzyła mi się z tak jakby czasami Elvisa Presleya, kiedy wszyscy tak bacznie wyczekiwali tej noworocznej godziny, stojąc obok siebie każda para, jedno przy drugim, dosłownie na takie hasło zero. Całowali się bez opamiętania, nie przejmując się byciem starszym, no bo ja to biorę tak, że jestem co rok starsza, także no fajnie mi to świętować, naprawdę. Tylko odnosząc radość w sercu. I tak cieszyli się chwilą, która no nie da ukryć się, że jest raczej rzadka, tak? Występuje raz w roku. I były tutaj takie fajerwerki, obciski, całusy, wiwaty, wystrzały szampana i cisza pomiędzy nią a nim. Póki co do niej ten czar jakoś tutaj nie docierał. Wiecie, ona urodziła się tego samego dnia co on, również Sylwestra, ale jakoś tak nie chciała obchodzić tych uroczystości. Pytanie do Was, czy ciekawi Was dlaczego? Jego urodziny również były tego samego dnia, tylko on jakby zupełnie inaczej to odbierał. Tak naprawdę, gdyby chcieć dokładnie opisać ich historię, trzeba by było wymienić tutaj chwilę, kiedy los ich drogi właśnie przecinał ze sobą, lecz jakoś tak nie zapadali ze sobą w pamięci, nie widzieli się, może widzieli się, ale tak jakby coś im gdzieś umykało, że to jest ta osoba właśnie dla mnie. Jakby przeznaczenie samo pchało ich właśnie we własne ramiona, tylko może oni byli za bardzo zajęci sobą, za mało kapliwi, jakoś tak. W końcu jest ten moment, kiedy się tutaj zaznajamiają. No, czy uważacie, że ta ich skrapadła od razu, czy może jakoś sprzęt przeznaczenia się nieco rozmagnesował? Wiecie, bywa, że miłość poznaje się od razu, ale no, ta była tu trochę kulawa. Taki rzut sercem obok tarczy, nadepnięcie akurat najdorodniejszego prawdziwka, czy też kupno wymarzonej sukienki, która po odpakowaniu okazuje się być podarta. Jednak czy tak właśnie nie bywa w naszym życiu? Wiecie, każda strzała amora trafia cel, tylko może niektóre złamane upadają trochę dalej, trzeba je tam donieść albo dociągnąć. No i tak właśnie w tej książce tu było. Czy mi się podobała? Bardzo. Wiecie, w pierwszym jednak momencie, tak prawie do połowy mamy takie same no, potłuczone zdarzenia, jakieś tam przeciwności losu, a dopiero później odnajdujemy prawdziwą porcelanę gatunku. Nasze serce przyspiesza, gdyż widzimy, no, że chemia tu w końcu powraca. Czujemy to, co oni czują dosłownie całym ciałem. Wszystko odbieramy to, co o nich, bliskość, dotyki. Miłość niemal przychodzi na nas, naprawdę. I tak będzie. Będzie przez jakiś tylko moment, bo później będziemy mieli też ból, przeciwności losu, wielkie problemy. No i powiem Wam, że jeśli chodzi o całość, to wszystko będzie takie piękne, bo nie będzie pokazane, że jest taka pusta historia, że o, poznali się, zakochali i już jest wszystko tacy. Nie. Tutaj każdy z nich ma jakieś tam problemy, mają jakieś tam problemy z trudnością przezwyciężenia swoich lęków, mają jakieś tam strachy z przeszłości, więc no troszkę tutaj trzeba ich, że tak powiem, posklejać do kupy. No i on właśnie bardzo dużo rzeczy będzie jej tutaj chciał pomóc przezwyciężyć, co też było bardzo fajne i urokliwe. I powiem Wam, że niby każdy z nas wie, jak się ta książka skończy, ale tak naprawdę o niej nie da się zapomnieć. No to, co się tutaj dzieje, tak długo w nas trwa i to tak jak powiedzmy taki Sylwester, wspominamy co roku i kiedy przeczytamy już tą książkę, tą całą historię poznamy, też będziemy ją wspominać, myśleć, przeżywać to, co oni tutaj robili. Także według mnie książka jest naprawdę niesamowita, zasługuje na uznanie, bo nie jest pustą historią, tylko naprawdę zawiera bardzo dużo przesłań i nawet ktoś, kto lubi puste historie, też te przesłanie zauważy. Także nie trzeba być intelektualistą, żeby czytać pomiędzy wierszami. To się znajdzie samo z siebie. Dlatego uważam, że książka jest świetna, bardzo Wam ją polecam. I wiecie co, tu jest taki klimat, że można czytać ją naprawdę w każdej chwili, nieważne czy to święta noworoczne, czy to Boże Narodzenie, czy to maj, kwiecień, lipiec, grudzień, o każdej porze roku, bo nie powiem Wam dlaczego, ale tak naprawdę chcę Was do tego przekonać, że każda chwila jest dobra na przeczytanie właśnie tej książki. Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa, pa!